Reaktor HTR, nad którym chcemy pracować z Japonią, do produkcji ciepła. Polscy badacze we współpracy z Japończykami planują pracę nad reaktorem HTR, potwierdził wiceminister nauki Grzegorz Wrochna. Reaktor ma służyć przede wszystkim do produkcji ciepła i wodoru dla przemysłu, nie będzie elementem programu polskiej energetyki jądrowej, wyjaśnił Wrochna. Rozmowy między Polską a Japonią dotyczące wspólnych prac nad reaktorem HTR trwają od pewnego czasu. Na przykład jesienią 2019 roku Narodowe Centrum Badań Jądrowych podpisało w tej sprawie porozumienie dotyczące wspólnych badań z Japońską Agencją Energii Atomowej, powiedział wiceminister nauki profesor Grzegorz Wrochna. Profesor Wrochna to fizyk, który specjalizuje się w energetyce jądrowej, były dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Kwestia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych HTR z angielskiego High Temperature Reactor była jednym z wielu tematów, które poruszali przedstawiciele polskiego rządu, m.in. minister klimatu Michał Kurtyka, podczas wizyty premiera Morawieckiego w Japonii, która rozpoczęła się w niedzielę 19 stycznia. Wiceminister nauki podkreślił, że Polska nie chce kupować od Japonii reaktora. Chcemy włączyć się w jego projektowanie, wyjaśnił. Przypomniał, że reaktory HTR nie są jeszcze dostępne na rynku nigdzie na świecie. Aby taki projekt można było wdrożyć, potrzeba wielu lat. Dodał, że zgodnie z planem eksperymentalny reaktor o niewielkiej mocy 10 MW ma powstać w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Dzięki niemu polscy fizycy, inżynierowie i eksperci dozoru jądrowego będą mieli szansę poznać technologię HTR. Równolegle ruszą prace nad nieco większym reaktorem, projektowanym na potrzeby przemysłu. Chodzi jednak o zastosowania HTR do produkcji ciepła i wodoru, a nie do produkcji energii elektrycznej, podkreślił Grzegorz Wrochna. HTR mogłyby z czasem zastąpić stare kotły węglowe i gazowe dostarczające ciepła w zakładach przemysłowych, np. rafineriach, zakładach chemicznych, produkujących papier, stal czy cement. Te reaktory nie mają jednak nic wspólnego z programem polskiej energetyki jądrowej, którego zadaniem jest zaspokojenie potrzeb na energię elektryczną, podkreślił wiceminister. Dodał, że HTR-y, które w przyszłości mają powstać w Polsce, będą osiągać niewielką moc cieplną, poniżej 200 MW, bo takie są potrzeby zakładów przemysłowych. Produkcja wyłącznie energii elektrycznej w takich instalacjach byłaby jednak dziś w Polsce nieopłacalna, zaznaczył profesor Wrochna. HTR tym różni się od reaktorów jądrowych chłodzonych wodą, że paliwo uranowe ma formę kulek o średnicy 1 mm, otoczonych węglikiem krzemu. A węglik krzemu to materiał, który wytrzymuje temperaturę prawie 2000 stopni Celsjusza. Dzięki temu nie ma ryzyka stopienia rdzenia, i takie reaktory można budować blisko instalacji przemysłowych. Reaktor chłodzony jest gazowym helem, wytłumaczył fizyk. Jak dodał, docelowo reaktory mają być na tyle niewielkie, aby cały zbiornik, na przykład o rozmiarach 4,5 m na 10 m, można było wyprodukować w fabryce, a potem przewieźć do klienta. Zapytany, kiedy w Polsce może powstać eksperymentalny reaktor HTR, wiceminister nauki odpowiedział, że najwcześniej będzie to za 7 lub 8 lat. Wdrożenie do zastosowań w przemyśle wymaga zaś kilkunastu lat. Wówczas, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, HTR-y mogłyby stać się polskim towarem eksportowym, zasugerował profesor Wrochna. Wiceminister nauki dodał, że rozmowy dotyczące HTR były tylko jednym z wielu punktów rozmów delegacji polskiego rządu w Japonii. Rozmowy dotyczyły też samochodów elektrycznych,
w szczególności baterii i ogniw paliwowych. Rozmawialiśmy też o wodorze jako o paliwie, a dokładniej nośniku energii, przyszłości czy o technologiach zgazowywania węgla. PAP, Nauka w Polsce, Ludwika Tomala.